Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. Nasze zarobki, jak słyszeliśmy, jak pokazują dane GUS-y, w skali roku rosną, ale czy na pewno się bogacimy, biorąc pod uwagę chociażby inflację? No oczywiście nie. Trzeba pamiętać, że wynagrodzenia wzrosły nominalnie ponad 10%, ale inflacja przy tym jest dużo wyższa. Poza tym trzeba pamiętać, że ta inflacja, która bezpośrednio dotyka nas jako konsumentów, ona jest jeszcze wyższa niż średnia CPI liczona przez GUS, a zatem na pewno nasze płace realne spadają i to spadają już od co najmniej roku albo nawet i dwóch, bo przypomnę, że w poprzednim roku inflacja też sięgała prawie 10%. Natomiast najgorszym problemem jest to, że te wynagrodzenia u nas rosną pierwszy raz chyba od jakiegoś czasu w oderwaniu od wzrostu produktywności. Najczęściej, znaczy tak powinno być w ekonomii, że najpierw rośnie produktywność, wydajność, a później z tego tytułu rosną wynagrodzenia. Natomiast ostatnio jest to efekt właściwie taki popytowy, który powoduje, że płace bardzo szybko rosną, natomiast nie mamy tego impulsu podażowego w postaci inwestycji i produkcji. I ten rozjazd jest z punktu widzenia gospodarki bardzo niedobry, bo po pierwsze nasze rzeczywiste dochody są coraz niższe, a z drugiej strony koszty działalności przedsiębiorstw są coraz wyższe. A więc to się w żaden sposób później nie spina. Do tego w odniesieniu do lipca przeciętna płaca, te 6580 zł brutto, to spadek o niecałe 3%. Z czego to wynika i czy to jest jakiś stały trend, czy jednorazowa sytuacja? Nie, myślę, że to jest jednorazowa sytuacja, chyba że, bo tu musimy założyć pewną rzecz ze względu na niepewność sytuacji, którą mamy dookoła. To zależy, jak będą działały przedsiębiorstwa, bo przypomnę, my wchodzimy w okres takiej trochę stagnacji, takiego spowolnienia i może się okazać, że ten wzrost wynagrodzeń, który musiał istnieć ze względu na braki na rynku pracy, on teraz troszeczkę wyhamuje. Ale czy tak będzie? No to dowiemy się przede wszystkim jesienią, kiedy już do przedsiębiorstw dotrą nowe koszty związane przede wszystkim z opłatami energetycznymi. A więc może być to wahnięcie, a może być to stała tendencja, która się pojawi ze względu, tak jak powiedziałem, na te ograniczenia podażowe. Mówi się o tym, że chodziło m.in. o wypłatę premii kwartalnych czy półrocznych i z tego wynikała ta wyższa płaca w lipcu, ta średnia. Może tak być, bo też nie wiadomo, jakie koszty wynagrodzeń przedsiębiorstwa w którym okresie planują, prawda? Najczęściej oczywiście te wypłaty zwiększone idą pod koniec roku, ale może tak być, że ze względu na wyniki płaci się wcześniej. Proszę pamiętać, że my licząc to średnio, no nie zawsze mamy pełen obraz, no bo średnia to mocno zniekształca oceny tego, co się w gospodarce dzieje, dlatego średnie wynagrodzenie jest jakimś tam odzwierciedleniem pewnej tendencji, ale nie za mocno bym się do niego przyzwyczajał, bo jednak mediana, czy większość ludzi, którzy pracują w Polsce, nie osiągają takich wynagrodzeń, jakie jest średnie. Prawda? Słyszeliśmy taką nutę niepokoju w pańskich wypowiedziach, ale tak już teraz, żebyśmy powiedzieli jasno, biorąc pod uwagę sytuację na świecie, kondycję przedsiębiorstw w Polsce, czy w naszym kraju płace będą wciąż rosły? Jeżeli tak, to w jakim tempie? Nominalnie pewnie będą, natomiast realnie będą spadać, dopóki inflacja będzie wysoka, a przynajmniej na razie nie zapowiada się, żeby ona spadała. A zatem raczej liczyłbym na to, że wynagrodzenia, realne wynagrodzenia będą coraz niższe. A jak się mają średnie zarobki w Polsce do tego, co mamy w Europie? Czy wciąż mamy dużo do nadgonienia? Oczywiście, że tak. Wynika to przede wszystkim z różnic produktywnościowych. Ja przypomnę, że średnia wydajność czy produktywność pracownika w Polsce to ciągle połowa tego, co w Unii Europejskiej. A jeśli porównamy się do najlepiej rozwiniętych krajów Unii, czyli na przykład Niemiec czy Beneluxu, to jest to 1/3. Dopóki te produktywności się nie zrównają, dopóty nasze wynagrodzenia będą niższe niż w Europie. Skąd wynika ta niska produktywność? Przede wszystkim z braku inwestycji i innowacyjności naszej gospodarki. Proszę pamiętać, że produktywność rośnie dzięki inwestycjom i to inwestycjom w nowe technologie, w nowe sposoby produkcji, nowe sposoby dotarcia do klientów czy surowców. W Polsce niestety inwestycje od co najmniej kilku lat są na bardzo niskim poziomie. Teraz ze względu na kryzys one jeszcze pewnie będą spadać. A zatem produktywność raczej nie będzie rosła. Tak w odniesieniu do Europy, szybki szacunek 6580 zł brutto to jakieś 4730 na rękę mniej więcej. Przy obecnym kursie euro to jest równo 1000 euro. No, czyli bardzo nisko. W porównaniu do innych krajów są to wynagrodzenia, łatwo policzyć, bo mniej więcej w Europie Zachodniej jest około to 3-3,5 tysiące euro miesięcznie w tych takich średnich. A zatem jakby od kilku czy kilkunastu lat niestety jesteśmy ciągle na tym samym poziomie i słabo doganiamy tą Unię Europejską. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale tak jak powiedziałem, musi być dużo więcej inwestycji, szczególnie w tych technologicznie lepszych. Patrząc na płace bardziej regionalnie, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w Podlaskiem w lipcu wyniosło trochę ponad 5860 w lipcu, ponieważ jeszcze nie mamy pełnych danych regionalnych z GUS-u za sierpień, no ale i tak widać, że to jest kilkaset złotych różnicy. Zawsze tak jest. No niestety żyjemy w regionie, który przemysłowo czy produkcyjnie jest regionem słabo rozwiniętym, trzeba sobie jasno powiedzieć. Dominują sektory, które nie są oparte na wysokiej produktywności czy innowacyjności. No i to skutkuje tym, nie mamy inwestycji zagranicznych, to skutkuje tym, że te wynagrodzenia przeciętnie są niższe. Dodatkowo niestety będzie się to pogłębiać, bo nasz region się starzeje, wyludnia się. Młodzi ludzie wyjeżdżają w inne regiony. To też powoduje, że nie ma presji na wzrost wynagrodzeń, a zatem raczej ta tendencja utrzymuje się negatywnie. Jak wynika z danych GUS-u, również w sierpniu niemal 2,5% wzrosło zatrudnienie w przedsiębiorstwach, licząc rok do roku. Czy na rynku faktycznie widać te oferty? Czy rynek pracy jest w miarę stabilny w tych niespokojnych czasach? I jak to w naszym regionie wygląda? Z rynkiem pracy jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że od jakiegoś czasu bezrobocie właściwie spada. Można powiedzieć, że nie rośnie, spada. Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie, to tu już jest gorzej. Natomiast wzrost zatrudnienia to jest przede wszystkim wzrost sezonowy. Te 2%, o którym pan mówi w miesiącach poprzednich, to jest to sezonowość. Natomiast ja się obawiam, że teraz jesienią, ze względu na to, że sytuacja, szczególnie właśnie w czynnikach produkcji, jest jaka jest, te zatrudnienie nie będzie już rosło. Paradoksalnie bezrobocie może nie rosnąć, ale zatrudnienie też może nie rosnąć, no bo jak wiemy, są jeszcze te ruchy wiekowe, z którymi mamy do czynienia, więc sytuacja na rynku pracy generalnie moim zdaniem nie jest najgorsza. Nie jest najgorsza. Natomiast byłoby dobrze, gdyby zaczęło nam rosnąć zatrudnienie właśnie w tych sektorach lepiej rozwiniętych. Czy tak będzie się działo? Oby tak było. Trudno to przewidywać w tej chwili. Natomiast jeśli takich ruchów nie będzie, to niestety ten nasz rynek pracy będzie po prostu taki skostniały, będzie troszeczkę nieinnowacyjny, o tak to nazwijmy. A więc liczmy na to, że te zmiany innowacyjne czy technologiczne również na rynku pracy się pojawią i wymuszą pewien wzrost zatrudnienia właśnie w tych obszarach. Pojawił się tu cień optymizmu i niech to będzie puenta tej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.